A, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Indie Przeglądarka. Dzisiaj mamy grę dosyć krótko, bo jest tylko jeden sposób tak na dobrą sprawę na przejście tej tutaj produkcji. Wcześniej było chyba więcej, teraz jest prawdopodobnie tylko jeden, przynajmniej tylko ja o jednym wiem. Taki całkowity sposób na rozwinięcie w tej grze życia, bo to jest właśnie gra, która polega na tym, żeby rozwinąć życie, po prostu. Rozwiń kwadratowe życie, tak się nazywa gra. Także nie ma co pieprzyć, zaczynamy od początku, także na pierwszy ogień idzie żółty człowieczek, który jest pierwszy w kolejności, później jest taka jakby kałuża. I tutaj jakby nam, widzicie, dodało wodę człowieczek, zaczyna tutaj się panoszyć. Zaczął rozkopywać, czyli tak jak... no, człowiek, tak? Level up, bo tutaj, jak widzicie, zrobił jakiś basen sobie i generalnie się cieszy. Dalej idziemy, dajemy coś takiego. To są niby rośliny, niby to roślina jest, niby to nie jest roślina, tak w sumie ciężko określić, co to właściwie jest. No taka roślina w kształcie gwiazdy, no może i to roślina jest, nie wiem. Nie znam się. Naprawdę się nie znam, nie wiem, o co chodzi. Tutaj już zaczęło być zielono, woda zaczęła płynąć i generalnie mamy... musimy to życie rozwinąć, tak? I powoli to wszystko się będzie układać. Tak jak ktoś oglądał poprzedni odcinek właśnie z rozwinięcia tej wyspy, to tu jest podobnie, tylko że jest troszeczkę inaczej. Chodzi o to, że o to samo chodzi, tylko jakby to jest w inny sposób trochę jeszcze zrobione. Czyli tam mieliśmy 8 różnych przedmiotów, mieliśmy wyspę, tu mamy taką jakby kostkę, tak? I tą kostkę właśnie trzeba przerobić. To trochę Minecrafta przypomina wtedy w tym momencie, ale kiedyś, kiedy Minecrafta jeszcze nie było, to się z niczym nie kojarzyło, po prostu to była kostka i to było tyle w temacie, a teraz tak niestety jest, no i trudno. Co my tutaj mamy? Jakiś ogień, jakieś te. Ludzików jest coraz więcej, oni wrzucą to dziadostwo na ogień. Zrobił się ogień dzięki temu i bardzo jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Tu oni coś zaczynają też kopać, jakieś dziury, nie wiem co oni właściwie chcą osiągnąć kopaniem tego czegoś, no ale cóż, nie mnie oceniać. Jakaś tutaj w ogóle ta, o co tu chodzi? No tutaj się nie trzeba doszukiwać zasad logiki czy czegokolwiek, tutaj po prostu się patrzy, jak to wszystko się rozwija. Ja wiem mniej więcej, co trzeba po kolei robić. Oczywiście mogę się w którymś momencie pieprznąć, ale liczę na to, że jednak się tutaj nie pieprznę nigdzie i zrobimy to na maksa, tak? Zrobimy to na maksa. Przynajmniej tak mi się wydaje, słuchawki mi nie łączą. Trzeba będzie z tymi słuchawkami coś zrobić. Kość, która się przekształciła w coś takiego. Znaczy nie, to ta miska. Gdzie ja kość dałem? Tutaj. Dobra, rozumiem. Sprężynki. To jakieś te, o co tu chodzi w ogóle? W ogóle jak na końcu dodamy piłkę, to będzie dopiero ciekawie. Fajniej to będzie wyglądać. To będzie taki jakby żółw. Teoretycznie, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Jak wszystko zacznie już działać tak, jak powinno. Gdzie on z tym idzie? On zupę gotuje. Albo bimber, no nie wiem, różnie może być. Co to za żółta kulka i dlaczego ona tak lewituje? To jest ciekawe. Co dalej? Aha, tutaj coś się takiego stanie, tu jest jakiś dom. No i właściwie co dalej? Panowie, o co wam tutaj chodzi? Po co wy to robicie? Żółte, co to jest? Kraina mlekiem i miodem płynąca, czy jak? Oba, zobacz, pa, 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 widzisz? Widzisz? Przyjrzyj się, widzisz? A nie, nie żółw, tylko jaszczurka, ale no, podobnie, podobnie. Jako windę mają bajerancko, patrz, widzisz? On tu zacznie ten... Perpetuum mobile normalnie, nie wytraca prędkości. A powinno? Powinno, naprawdę. Dobra, znaczy wytraca prędkość, myślałem, że to się będzie cały czas tak kręcić. Congratulations! Czyli przeszliśmy całą grę, to była naprawdę krótka gierka, ale o to właśnie chodzi, te gry są krótkie. Dzięki temu są fajne, że są krótkie. I właśnie ta piłka będzie nam tutaj krążyć, wszyscy się cieszą. Tutaj generalnie sok pomarańczowy jakiś płynie, czy inne cholerstwo. I wszystko jest tak, jak być powinno. Jeżeli chcecie sobie zagrać w tą grę, obczaić sobie na własną rękę, czy w jakiś inny sposób zastosować inne jakieś kombinacje może, to oczywiście link macie w opisie, możecie sobie pograć, ponapieprzać. Pozostawiam wam wolną rękę w tym. Takich gier tego typu jest o wiele, wiele więcej, więc... co ja mogę w tym momencie zrobić? Pożegnać was i pokażę wam niedługo pewnie jakąś inną grę tego typu. Inną grę typu Grow Island, czy rozwiń kwadratowy, rozwiń życie. Tu ogólnie o to chodzi, żeby w odpowiedniej kolejności ulepszać, znaczy wybierać te, wiecie, te tutaj rzeczy. To ogólnie o to w tych grach chodzi, nie? No i super, także
Na ten moment to wszystko, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.